Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy klaskać w dłonie swe. Kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz, spotkamy się w Nowym Jeruzalem. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy klaskać w dłonie swe. Kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz, spotkamy się w Nowym Jeruzalem. Nadejdzie dzień, w którym wszystko spełni się, co dawno już objawił Bóg. Więc mocno trwaj, nigdy nie poddawaj się, nie poddawaj się. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy klaskać w dłonie swe. Kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz, spotkamy się w Nowym Jeruzalem. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy klaskać. Koncert Uwielbienie, bo o nim będziemy mówić w dzisiejszym magazynie katolickim, wpisał się na stałe kalendarz wydarzeń kulturalnych naszego miasta. Od 4 lat zawsze w uroczystość Bożego Ciała, zawsze o godzinie 20, od 2 lat w tym miejscu, w Parku Miejskim imienia Henryka Sienkiewicza przy Włocławskiej Katedrze, duszpasterstwo ogólne kurii diecezjalnej we Włocławku przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędem Miasta Włocławek, Starostwem Powiatowym we Włocławku, pod patronatem Jego Ekscelencji księdza biskupa Wiesława Olejzego Merinka, ordynariusza naszej diecezji, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego pana Piotra Całbeckiego, prezydenta miasta Włocławek pana Andrzeja Pałuckiego oraz starosty włocławskiego pana Kazimierza Kaca, organizujemy kolejny już koncert Uwielbienie w uroczystość Bożego Ciała, aby przedłużyć radość z daru Jezusa Eucharystycznego. Kochani, zaśpiewajmy razem z całego serca, wzywajmy Ducha Świętego, aby rozpalał nasze serca, dotykał naszych miejsc, naszych ran, tu i teraz. Kochani, wstajmy wspólnie razem, wzywajmy Ducha Świętego. Niesamowity wymiar wspólnotowy gromadzi wszystkich, łączy wszystkich. Niesamowite jest to, że zarówno młodzież, jak i osoby starsze mogą uwielbiać Najświętszy Sakrament, aby pełniej przeżyć tą wielką uroczystość ciała i krwi Pańskiej. Polecam wszystkim naprawdę przybycie. Jest to niesamowity wymiar, zarówno ten duchowy, jak i fizyczny, pełny tańca, śpiewu i modlitwy. Wstajemy! Pan, chwała i cześć! Głosimy chwałę i cześć! Panu chwała i cześć, potężnym Bogiem jest!
Koncert Uwielbienie trwa około 2 godzin, ale przygotowanie do niego tak naprawdę przez cały rok. Już w październiku rozpoczynają się pierwsze rozmowy i spotkania dotyczące organizowania kolejnego koncertu. Tak profesjonalny poziom koncertu, tak wielki rozmach, tak naprawdę jedyne wydarzenie tak kulturalne, jak i religijne w naszym województwie kujawsko-pomorskim wymaga olbrzymiego wkładu wiele tak naprawdę osób, które swój czas poświęcają do tego, aby przygotować koncert jak na najwyższym poziomie. Około 100 muzyków, którzy przez cały koncert na scenie ubogacają nas swoim śpiewem, muzyką, graniem, ale również osoby, które podczas koncertu są niewidoczne, często anonimowe. Osoby odpowiedzialne za rozstawianie sceny, składanie po koncercie, służby porządkowe, akustycy, ci, którzy odpowiedzialni są za oświetlenie całego koncertu, wolontariusze, alumni Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku i wiele, wiele innych osób, które poświęcają swój czas i energię, aby włączyć się w przygotowanie tego wyjątkowego wydarzenia. Dlatego w tym miejscu chciałbym podziękować tym wszystkim osobom za ich wkład i zaangażowanie i prosić o dalszą współpracę. Kwestia finansowa, pieniądze to co prawda coś przyziemnego, materialnego, ale trzeba mieć, drodzy Państwo, świadomość, że bez olbrzymiego wkładu finansowego kurii diecezjalnej we Włocławku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Włocławek i Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz wielu firm z Włocławka i okolic, a także wielu darczyńców, często anonimowych, bez ich wkładu to wydarzenie nie mogłoby mieć miejsca. Patrząc jako uczestnicy na to wyjątkowe wydarzenie, uczestnicząc w koncercie, widzimy, z jakim wielkim rozmachem jest ono przygotowywane i z jakim wielkim rozmachem się ono odbywa. Za tym idą pieniądze. Dlatego pozwólcie Państwo, że w tym miejscu, w naszym magazynie, zwrócę się do Państwa z prośbą o wsparcie, bo każdy z Was może uczestniczyć w organizowaniu niniejszego wydarzenia. Na dole ekranu macie Państwo podany adres internetowy koncertu Uwielbienia www.wlocławek-uwielbienie.com, gdzie w zakładce darczyńcy znajdziecie Państwo informacje, w jaki sposób możecie wesprzeć niniejsze wydarzenie. Jako dyrektor koncertu będę zaszczycony, jeśli Państwo włączą się i odpowiedzą pozytywnie na moją prośbę. Wielki jest Wasz Pan, godzien swojej chwały. Jego panowanie niech na wieki trwa. On daje radość nam, on przemienia nas, on dotyka nas tu dziś, bo Pan, on daje miłość nam. Dotyka nas, on napełnia nas duchem swym. Alleluja, chwalmy Pana, to jest godne. Alleluja, chwalmy Pana. Alleluja, chwalmy Pana, nie. Pierwszy raz na koncercie Uwielbienie byłem w zeszłym roku. Zaskoczyło mnie w nim liczba osób biorących w nim udział. Nie spodziewałem się, że koncert będzie miał aż taki wymiar, taki rozgłos. Przede wszystkim spokój, który był wszechobecny wśród ludzi. Wszyscy się razem bawili, jakoś się wzajemnie połączyli. I myślę, że takich koncertów powinno być więcej w naszym mieście, bo tego brakuje. Aby Bóg był obecny w Twojej codzienności. Stróżu mój.
koncert uwielbienia ma z pewnością olbrzymi wymiar kulturalny, ale istotą koncertu jest jego wymiar, charakter religijny. Cały koncert stanowi pewnego rodzaju modlitwę, która ma uwielbiać trójjedynego Boga w Jezusie Eucharystycznym. Dlatego punktem kulminacyjnym każdego koncertu uwielbienie jest procesja z Najświętszym Sakramentem, który wnosi ksiądz biskup ordynariusz w czasie koncertu na scenę, abyśmy przez część koncertu mogli wspólnie uwielbiać, adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Można wstać, wchodzi Pan Panów, Król Królów, Jezus w Najświętszym Sakramencie, który patrzy dziś na nasze serca. Włączmy się wszyscy w tę modlitwę. Yeah.
Podczas ostatniego ubiegłorocznego koncertu Uwielbienie zbieraliśmy środki na pomoc dzieciom z domu małego dziecka Maluch przy ulicy Solskiej we Włocławku. Zebraliśmy wtedy ponad 2000 zł. Dzięki tym pieniądzom mogliśmy zorganizować niespełna dwutygodniowy wypoczynek wakacyjny dla wychowanków domu dziecka Maluch. W tym roku ponownie będziemy zbierać fundusze na potrzeby tych małych brzdąców. I w tym miejscu bardzo serdecznie zachęcam Państwa do ofiarności i wsparcia tego wyjątkowego miejsca w naszym mieście. Jezus jest Panem, aleluja, powietrze, czasy, które wielu jest. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Pan jest Panem ziemi. Aleluja, aleluja. Koncert Uwielbienia jest dla mnie bardzo wielkim spotkaniem z Panem Jezusem. Możemy razem śpiewać, możemy razem tańczyć, możemy wielbić Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich młodych, starszych na wspólną modlitwę, na wspólne uwielbienie Pana Jezusa, którego możemy spotkać właśnie w muzyce, w śpiewie. Duszpasterstwo ogólne Kurii Diecezjalnej we Włocławku. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urząd Miasta Włocławek, Starostwo Powiatowe we Włocławku zaprasza wszystkich bardzo serdecznie na czwarty już koncert Uwielbienie, które w tym roku odbędzie się 30 maja o godzinie 20 w tym miejscu, w Parku Miejskim imienia Henryka Sienkiewicza przy Włocławskiej Katedrze. Zapraszam bardzo serdecznie i do zobaczenia na koncercie. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy klaskać w dłonie swe, kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz. Zgodamy się nowym Jeruzalem. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy klaskać w dłonie swe, kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz. Spotkamy się w nowym Jeruzalem. Nadejdzie dzień, w którym wszystko spełni się. Co dawno już objawił Bóg, więc mocno trwaj, nigdy nie poddawaj się, nie poddawaj się. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy klaskać w dłonie swe, kiedy nasz Pan stanie z nami twarzą w twarz. Spotkamy się w nowym Jeruzalem.
jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Życzę dobrej nocy i szczęśliwego powrotu do domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wydarzeniem centralnym nadchodzącego tygodnia będzie 9 Narodowy Dzień Życia. Dzień Świętości Życia obchodzony będzie w naszej diecezji w sposób szczególny dnia 18 kwietnia 2013 roku. We Włocławku będzie, obchody te będą skupiały się wokół konferencji regionalnej zatytułowanej Płynę pod prąd, bo tylko tak mogę budować cywilizację życia. Są to słowa wybitnego polskiego lekarza, ginekologa, położnika, twórcy polskiego modelu szkoły rodzenia, profesora Włodzimierza Fijałkowskiego, którego 10. rocznicę śmierci również będziemy obchodzić w tym roku. Program obchodów Dnia Świętości Życia w naszej diecezji prezentuje się następująco. O godzinie 9.15 będzie miała miejsce msza święta we Włocławskiej Katedrze pod przewodnictwem księdza biskupa Wiesława Meringa. Podczas tej mszy świętej będzie można podjąć duchowej adopcji dziecka poczętego. Następnie o godzinie 11 uczestnicy mszy świętej, jak i uczestnicy konferencji regionalnej przemieszczą się do Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie wysłuchają przesłania biskupa ordynariusza do uczestników konferencji. Nastąpi także wręczenie nagród laureatom konkursów, po pierwsze na prezentację multimedialną, plastycznego oraz literackich związanych z Dniem Świętości Życia oraz z 9. Dniem, Narodowym Dniem Życia. O godzinie 11.30 klerycy naszego seminarium zaprezentują inscenizację zatytułowaną A jednak życie. O godzinie 12.00 będziemy mogli wziąć udział w dwugłosie międzypokoleniowym przeprowadzonym przez Wiesława i Szymona Gajewskich z Fundacji Czyste Serca z Bydgoszczy. Dwugłosie zatytułowanym Wygrać młodość, wygrać życie. Przewidywane zakończenie konferencji to godzina 13.30. Ważną informacją w związku z tym dniem i z wydarzeniami związanymi z obchodem Dnia Świętości Życia jest to, iż konferencja jest adresowana dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy tak katechetów, jak i nauczycieli przedmiotu do wychowania w życia w rodzinie, a uczestnictwo własne, jak i uczestnictwo zorganizowanych grup z różnych szkół z terenu naszego miasta, jak i okolic. Więcej informacji dotyczących tego dnia możemy znaleźć na stronie www.cen.org.pl, gdzie znajduje się odpowiedni link wraz z programem w pliku PDF. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus ukazał się ponownie nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się w taki sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli: idziemy i my razem z Tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu, jednak uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł do nich: czy macie coś do zjedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. Rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie.
Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. Uczniowie, o których słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, mają już doświadczenie spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem. Ale okazuje się, że to doświadczenie nie przeszkadza im powrócić do swoich codziennych zajęć, do łapania ryb. Wracają do swoich sieci, wracają do jeziora, do tego, czego się nauczyli przed powołaniem, do tego, co mogli trzymać w ręce, do tego, co dawało im utrzymanie. Odnoszę wrażenie, że to jest taka trudność, która jest w wielu z nas, połączyć wiarę ze swoim życiem. Teraz Jezus przychodzi do uczniów inaczej niż przez ostatnie lata. Od czasu do czasu daje o sobie znać. A przyzwyczaili się przecież do tego, że chodził z nimi niemalże trzymając ich za rękę. Dawał im jeść, nauczał, bronił ich, był z nimi bardzo blisko. Coś się zmieniło, ale taka też jest dynamika naszej wiary. Myślę, że ta dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam niesamowicie ważną prawdę, że wiara się zmienia, że w zależności od tego, czy mamy doświadczenie Chrystusa, który nas trzyma za rękę, czy tylko wspomnienie o Nim, różnie przeżywamy też naszą rzeczywistość. Ale kiedy tak wsłuchujemy się w tekst dzisiejszej Ewangelii, w jej ciąg dalszy, okazuje się, że Jezus nie zostawia swoich uczniów samym sobie. Przygotowuje dla nich posiłek nad brzegiem jeziora. A każdy posiłek, to warto przypomnieć, po zmartwychwstaniu przywołuje uczniom ostatnią wieczerzę. Może to także jakaś wskazówka dla nas. Tam, gdzie możemy znaleźć i połączyć Chrystusa, nasze życie, naszą szarą codzienność z wiarą, to jest właśnie Eucharystia. To z niej czerpiemy moc, ale w niej także doświadczymy spotkania z żywym Panem.